wszystkich oglądających. Jesteśmy znowuż na łące. Znowuż szukamy przedmiotów z 1939 roku. Nie tylko. Wiatr jest straszny dzisiaj. Wieje to tragicznie. Także będzie dzisiaj kiepska fonia, kiepsko będzie słychać. Za co bardzo z góry przepraszam. Kolega już poleciał. Nie będę go pokazywać, jak lata, jak wściekły. No bo mówi, że póki deszcz nie pada, to żeby jeszcze coś tam znaleźć. No więc do pierwszego dołka w takim razie. No i tak, pierwszy dołek. Pierwszy dołek dosłownie, co jest. No, a dzisiaj to będą takie sygnały. Zobaczcie, co z takiego dołu wielkiego wyszło. Popatrzcie, co to jest. Już to tak trochę obczyściłem, ale czy to jest zapalnik częściowo jakiś z pierwszej wojny światowej? Chyba tak. Część zapalnika pierwszej wojny światowej. Rozerwało go zresztą, jak widzicie. Od jakiegoś pocisku może, czy od czegoś. Tu jest regulacja na śrubokręt. Się dokręcało lub rozkręcało. Chyba czasowo, chyba jakieś, nie wiem. Tutaj takie otworki. Ciekawa rzecz. Myślałem, że to jest jakaś oś, jak patrzę na to. A to nie jest oś, tylko to jest od jakiegoś chyba zapalnika. Tutaj takie śruby. Chyba, no tutaj rozerwało. Już widać gwint jeszcze. No tutaj, a tutaj jeszcze jest, ta śruba chyba jeszcze jest. No. Nie ma żadnych napisów, nie ma nic. Bo chyba ta jeszcze była jakaś górna część dokręcana na to. Nie wiem. No takiego nie widziałem jeszcze. Dobra. Do następnego. I zobaczcie, jaki głęboki dół. Przypadek wchodzi ten. Na sztych wchodzi. O. Spokojnie. Dobra. Do następnego. Zobaczcie, co jest. Dołek. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie. O kur... Ja pierdzielę! O, nie wytrzymam. O matko. Co? O kur... Czy to odpust jest? Poczekajcie chwilę. Co to jest? O kurwa, złoto! Złoto, patrzcie! O. Ale pierścionek! Ja pierdzielę, jaki pierścionek! O kurde! O! Nie wytrzymam po prostu.
petarda. Petarda. Zobaczcie, zobaczcie, ja już nie jestem po prostu, nie mam siły po prostu. Nie mogę dojść do siebie. Cóż to jest? Te łące widać. O, patrzcie. Postaram się powiększyć. O. Teraz. Może będzie widać lepiej. O. Nie. Nie mogę ostrości złapać. O, teraz widać. Widać pumpce. Jest gold. Gold. Taki jaki. To tak jest, że w takim pierwszym momencie to nie wiadomo co mówić, co robić, czy oglądać to co się wykopało, czy sprawdzać co to jest. No już ochłonęłem nareszcie. Ale jest, są punce. Ja myślę, że jest to złoto. Dobra. Tylko nie wiadomo, czy współczesne, czy stare. Tego nie wiem. Czyli nie jest to dołek głęboki, płytki. Raczej to było na wierzchu. Mi się to przemieszczało. Zresztą pokażę wam, jaka jest wartość na wykrywaczu. Jak to pokazuje. Zaskoczeni tą wartością. Wartość jest 10. Równe 10. Dziwne. Jakiś taki niski wartości. Jakiś taki siajs metal. Po prostu kurwa. Jest następny dołek, patrzcie. Przeszedłem jakieś 10 metrów może. I jest następna biżuteria. Tylko ta już na pewno nie jest ze złota, chociaż świeci jak złoto. Świeci jak złoto. Złoto PRL-u. Jest to ciekawa rzecz, bo umyłem i tak jakby jeszcze było coś wczepione w to na górze. Są takie otworki. Żółty kolor szedł. Ale. Ciekawa rzecz, bo tutaj było coś przepinane na górze jeszcze. Prawdopodobnież. Dobra, do następnego.
No i jest kawałek rurki. Tradycyjnie rurka musi być na polu. Dobra, do następnego. I taki dołek. I znowuż kawał żelastwa wyskoczył. Taki dziwny kawał żelastwa. Tutaj takie zagięcie. Jakby jakieś, nie wiem co to było, do czegoś. O. I tu takie dziwne falowane żelastwo. Nie wiem co to. Jakby klamra jakaś albo coś. No, kawał żelastwa. Dobra. Do następnego. Dołek, a z dołka co wyszło? TRL chyba. TRL 28 piło. 72 rok, pozdrawiamy. 72 złotówka, nie, 50 groszy z PRL-u. Pierwsza moneta dzisiaj. Dopiero. Lecimy dalej. Jest dołek. Kotyry. I wyszła kulka muszkietowa, tak zdeformowana, zbita. Albo jakiś czubek ołowiany. Stan tragiczny. W ogóle nie nagrywam już takich rzeczy, bo wiele takich rzeczy już wyciągnąłem i nie nagrywałem. Więc mam jakieś tam śmieci w torbie. Jakieś półklamerki malutkie i takie tam pierdółki. Chyba następna moneta, tylko że starsza moneta, dużo starsza. Chyba międzywojnie będziemy mieć w końcu. Zobaczcie. Zrobiło się bardzo pochmurno, muszę wam powiedzieć. O, a nie, to nie jest moneta, kurde, guzik jest, patrzcie. Jest ucho. Zaraz oczyścimy, co to jest. O. A nie, polski wrzesień. Kurde, słuchajcie, jest wrzesień. O kurde, poczekajcie, umyję go dobrze. Chwila, moment. No, stan tego guzika jest trochę kiepski, muszę wam powiedzieć. Niestety łąka swoje robi. Poczyściłem, ale tu już nie ma co czyścić. Praktycznie. Jest jaki jest tam. Pod spodem nie widzę żadnych... nie widać żadnych napisów. O, to tak mniej więcej wygląda. Korona zniszczona. Pod spodem, no mówię, nie widzę tu napisów. Brudny. No dobra, do następnego. No jest dołek. Jest pierwsza monetka. Międzywojnie, dwójka. 1932. Trochę wyszczerbiona u góry, no ale już mówiłem, łąka to łąka. Ale jest sztuka po prostu. Jest dwójka. Lecimy dalej. Troszkę ogryzek, ale jest. Jest dołek. I z dołka wyszła znów dwójeczka. Znów taka w takim stanie. No niestety. Kiepskim.
A rocznik już mówię jaki. No niestety, taki stan jaki jest, taki jest. Liczy się sztuka. No i potwierdzę to, że tutaj wrzesień to byli żołnierze nasi. Tu były jakieś walki. Coś się działo. Do następnego. No i jest dołek i jest pierwsza łuska. Słuchajcie. Splaszczona. Od Mausera częściowa. Tylko że zgnieciona strasznie. Liczy się sztuka. Dobra. Do następnego.